A witam serdecznie. Czas leci bardzo szybko, więc przed nami już 14 numer tygodnika Piłka Nożna. Zacząć wypada od tematu okładkowego, czyli czy futbol w końcu wróci do domu. Nie da się ukryć, że Anglicy dorobili się nie tylko silnej i bogatej ligi, ale paradoksalnie właśnie może na przekór temu bogactwu również pokolenia zdolnych piłkarzy, którzy potrafili osiągać sukcesy w piłce juniorskiej, którzy pokazali już co nieco na mundialu w Rosji, a teraz jak walec idą przez kwalifikacje mistrzostw Europy. Czy będą faworytem zbliżającego się Euro? No jesteśmy na właściwej ścieżce. Naszym celem jest bycie najlepszymi na świecie, mówi dość buńczucznie Ross Barkley. Pytanie, czy nazbyt buńczucznie? No moim zdaniem niekoniecznie. Zachęcam w każdym razie do przeczytania tekstu Michała Zachodnego na ten temat. No musimy koniecznie wrócić do dwóch meczów eliminacyjnych, czyli do początku gier o punkty w wykonaniu biało-czerwonów. Ilu ekspertów, tyle opinii. No staraliśmy się zebrać to wszystko do kupy i na chłodno raz jeszcze ocenić, co wiemy po meczach z Austrią i Łotwą. Na deser także to, co myśli o tym wszystkim Zbigniew Boniek. A prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej bierze oczywiście w obronę Jerzego Brzęczka i ma swoje argumenty. Jak to on opowiada, zresztą bardzo barwnie i ze swadą, porównując klimat wokół reprezentacji do dowcipu o latających psach w cyrku i słynnym malkontenckim pytaniu, a dlaczego tak nisko latają? No czy ma rację, czy jednak rację mają ci, którzy uważają, że w ten sposób grając, przy zderzeniu z poważną piłką już w czasie finałów Mistrzostw Europy raczej nie będziemy mieli szans, to się okaże. Zachęcam do lektury. Sporo ciekawych rozmów, m.in. z Jairamem Cabrerą, także z Szymonem Pawłowskim, liderem Zagłębia Sosnowiec walczącego o utrzymanie w Ekstraklasie. Rozmowa z Janem Furtokiem, wspominającym swój czas w Bundeslidze, a był to czas nie byle jaki, bo znaczony, przypomnę, 60 bramkami. Specjalnie również dla nas Adam Frączak opowiada o swojej walce z chorobą i rychłym, miejmy nadzieję, powrocie na boisko. Co w sekcji zagranicznej? Otóż Tomek Lipiński pisze o być może przyszłej gwieździe Juventusu w stacji Italii. Na pewno dużo o Canarinho, zarówno we wnikliwej analizie redaktora Bartłomieja Rabija, jak i korespondencji z Czech Jaromira Kruka. Garść ciekawych informacji prosto z Izraela, czyli co mówi się w tym kraju o udanym początku eliminacji Mistrzostw Europy, a także portret trzech snajperów La Liga: Jaime Mata, Borja Iglesias i Raul de Tomas.